Hej wszystkim, z tej strony Miłosz Tor i zapraszam was na kolejny mecz FIFA 13. Jest to mecz rewanżowy pomiędzy FIFA Exe a Europe Trail Blazers. Mam nadzieję, że w tym meczu uda nam się właśnie zrewanżować, ponieważ po ostatnim spotkaniu straciliśmy 3 punkty. Zobaczymy, czy uda nam się właśnie tutaj z powrotem odzyskać je lub chociaż zremisować, aby nie odstawać tak od przeciwników. Zatem mamy teraz piłkę w obronie. Euro Blazers rozgrywa w obronie piłkę. To jakieś niecelne podanie było. Nasz team próbuje zastosować jakiś pressing. Niestety się to nie udaje. Tutaj widzę kilka ciekawych podań. Są blisko pola karnego, ale ładnie tutaj Chico czyści w obronie. Teraz Jimmy jako nasz środkowy pomocnik ofensywny zagrywa długą piłkę na skrzydło. Ładnie tutaj zgubił obrońcę Trovi, próbuje dośrodkować i mało brakowało, prawie byłaby bramka. Niestety bramkarz się pomylił, ale również nasz napastnik nie wykończył tej sytuacji, więc niestety nie ma bramki. Ponownie Jimmy rozgrywa piłkę, ładne podanie do środka. Tutaj Trovi chciał ładnie okiwać przeciwnika, niestety mu to nie wyszło i straciliśmy piłkę, ale szybko zyskujemy. Perry rozciąga akcję na prawą stronę. Jimmy tutaj próbuje okiwać przeciwników, chciał rozegrać, niestety chciał dograć pole karne, ale nie wyszło. Chico ładnie zatrzymał kontratak, wyszedł dosyć wysoko, ale opłaciło się. Teraz przeciwnicy próbują dać jakąś długą piłkę, ale to im nie wyszło. Jimmy ponownie przy piłce, ten zawodnik naprawdę ma niezły strzał w tym momencie, naprawdę piękna bramka w samo okno. Teraz widzimy, jak tutaj się cieszą zawodnicy z FIFA Exe. Naprawdę bardzo mi się podobał ten strzał. Był precyzyjny, mocny, praktycznie nie do obrony dla bramkarza, więc brawo. Odrobiliśmy właśnie jedną bramkę. Także w tym momencie wychodzimy na 0, zdobywamy 3 punkty, ale oczywiście mecz trwa. Tutaj już akcja ostrzelająca przeciwników. Próbują szybko odpowiedzieć. Niestety tutaj przeciwnik nie doszedł do główki. Napastnik nie strzelił w ogóle na bramkę, więc niebezpieczeństwo zażegnane. Tutaj Luke próbuje się przepchnąć. Aj, tutaj się niefortunnie minął z piłką, ale obrońca wybił bezpiecznie na aut, żeby oczyścić sytuację. Tutaj ponowne przejęcie przeciwników po wyrzucie naszych z autu. Tutaj niezrozumienie z naszym botem, ponieważ to bot wykonywał rzut z autu. No niestety czasami tak się zdarza. Nie mamy na to wpływu, nie da się tego zmienić. Ale wróćmy może do akcji przeciwników, ponieważ znowu idzie akcja skrzydłem. Tutaj ładne, szybkie piłki. Zaraz będzie strzał. Niestety nie, się położył przeciwnik. Napastnik chyba chciał gdzieś jeszcze dograć, ale niestety mu to nie wyszło. Jimmy ponownie rozpoczyna akcję. Czy będzie grał na skrzydło? Tak jest, zagrał na skrzydło do Trovi'ego. Trovi tutaj trochę się pokręcił, oddał do tyłu, bot przy piłce. No i niestety strata piłki, nie ma nic z tej akcji. Tutaj od razu długa piłka, żeby zgubić naszą obronę, ale tutaj widzę, że czujnie się nasi defensorzy zachowują. Już kolejna akcja idzie w drugą stronę, niestety Luke ją stracił, więc jak widzimy naprawdę tutaj jest akcja za akcją, co chwilę coś się dzieje. Ten mecz na pewno będzie emocjonujący do samego końca. Przeciwnicy teraz spokojnie rozgrywają piłkę przed naszym polem karnym, ale tutaj bot wyjaśnia, ale nie do końca, jeszcze tutaj piłka idzie na prawe skrzydło. Ach, niestety nic im z tego nie wyszło. Jimmy ponownie przy piłce, nasz środkowy pomocnik rozegrał na skrzydło, Trovi wycofał. Kilka podań w środku pola, żeby uspokoić grę. Tutaj powinien być faul, tak jest. Sędzia też to zauważył, więc mamy rzut wolny. Został rozegrany bardzo szybko, ale chyba się opłaciło, ponieważ zaraz będzie wrzutka. Tak jest, mamy wrzutkę i niestety niecelny strzał. Chociaż była ładna akcja. Zawodnicy z Euro Trail Blazers nie spodziewali się tak szybko wykonanego rzutu wolnego. Okej, tutaj Trovi próbował zgrać piłkę głową, niestety mu się to nie udało, ale przeciwnik też stracił piłkę, nie opanował jej prawy pomocnik. Okej, tutaj teraz mamy obrońcę, który naprawdę cudem odegrał tą piłkę.
My ją odzyskujemy tutaj ponownie. Strzał Jimmy'ego niestety został zablokowany przez obrońców. Nic z tej akcji nie wyszło w tym momencie. No i przeciwnicy mają problemy, kurczę, z wyjściem z własnej połowy. Jednak pressing, który zastosowaliśmy, opłacił się, ponieważ mają problemy z rozegraniem akcji. Ciągle nie, wybijają gdzieś na auty. Jimmy, raczej Goku teraz przy piłce. Nasz środkowy obrońca. Perry podał do Jimmy'ego. Jimmy tutaj próbuje sztuczkami okiwać przeciwników. I kolejny strzał, nie, to jest znowu zablokowany, ale przynajmniej wywalczyliśmy rzut rożny. Czy coś z tego rożnego wyjdzie? Zaraz się okaże. Trovi oddał rzut rożny naszemu wrzucającemu, czyli Haszkiemu. Tutaj widzę, bramkarz chciał interweniować, ale niestety minął się z piłką tak samo jak nasz obrońca, który nawet nie wyskoczył do piłki. Minął się z nią po prostu, tylko spojrzał i zrobiło mu się smutno, że nie dotknął głową. Zaczął ją lekko skierować w stronę bramki i prawdopodobnie mielibyśmy drugą bramkę. To już by było naprawdę bezpieczne prowadzenie. Przeciwnicy rozgrywają piłkę powoli, rozpadają sobie w obronie, ale już teraz mają akcję w ataku. Piłka krąży tuż przed polem karnym. Kilka podań szybkich. Strzał groźny na bramkę mógłby być, gdyby nie Chico, który zablokował właśnie to uderzenie. Jimmy chciał posłać długą piłkę, ale tutaj sędzia dopatrzył się wcześniej faulu. Zatem mamy stały fragment gry. Raczej to nie jest to miejsce, z którego można zagrozić, powiedzmy, przeciwnikowi. No i tak też się właśnie stało. Piłka gdzieś poleciała obok bramki. No i wznowi grę przeciwnik, bramkarz z przeciwnej drużyny. Wybicie na skrzydło, bardzo często zagranie przy wybiciach z piątki. Jest to najbezpieczniejsze zagranie, jeśli chodzi właśnie o takie wybicia. Tutaj, kurczę, długa piłka miała iść na środek, niestety przeciwnikom to nie wyszło, na nasze szczęście. Tutaj Jimmy ponownie próbuje wykreować jakąś sytuację. A i tutaj wychodził mu Luke, nasz napastnik. Haszki niestety spalił, ale to już był przypadek, ponieważ ta piłka nie miała iść zupełnie do niego. Tutaj naprawdę pressing działa. Zobaczcie, że oni nie potrafią w ogóle wyjść z własnej połowy czasami. Teraz im się udało, ale nie mają gdzie piłki rozegrać. Muszą ją wycofać do tyłu. Nasi zawodnicy naprawdę tutaj dobrze pilnują tych zawodników. Skracają im pole, aby nie mogli rozegrać swojej akcji. Tutaj krótkie podania. O, ty ładnie wyszedł za obrońców, ale niestety był na spalonym. Chico ładnie tutaj złapał go na pułapce offside'owej razem z Gokiem. I tak, mam pierwszy gwizdek. Schodzimy do szatni i odpocząć na te 15 minut, a 45 sekund w FIFA. I po pierwszej połowie naprawdę prowadzimy. Jak widzieliście, przeciwnik miał tylko jeden strzał. Strzeliliśmy bramkę, to jest najważniejsze. Zobaczmy jeszcze statystyki. Asystował przy tym golu Bot Patterson, więc jemu zapisana zostanie asysta. To jeszcze spójrzmy na celne podania. Nie jest źle, chociaż Jimmy jako środkowy pomocnik naprawdę miał dużo strat, ale przynajmniej stworzyliśmy jakieś okazje i był gol, a co jest właśnie w tym momencie najważniejsze. Czekamy jeszcze 3 sekundy i zaraz rozpocznie się druga część spotkania. Czy uda nam się doprowadzić zwycięstwo do końca, a może strzelimy jeszcze więcej bramek? To się zaraz wszystkiego dowiemy. Tutaj oczywiście szybkie podania już od samego początku. Jimmy próbuje tutaj zwodzić przeciwników. Niestety mu nie wyszło, jeszcze sfaulował. Dokładnie, sędzia odgwizdał faul. I mamy wznowienie od pola karnego. Tutaj jakieś niemrawe przerzuty w obronie. Naprawdę nie wiedzą, jak wyjść ze swojego pola, ze swojej połowy. Chociaż tutaj troszeczkę przyspieszyli. QW na pole karne. Niestety nie wyszło im ponownie. Byłem na posterunku, więc idealnie ustawiłem się do tej piłki. Tutaj Jimmy widzę, że pędzi prawą stroną. Ładny zwód. Odgrywaj do Troviego. Niestety Trovi stracił
naprawdę była to troszeczkę ciężka piłka, ponieważ była ona skierowana prosto na niego i nie mógł nic z nią po prostu zrobić. Tutaj kolejna długa piłka, niestety znowu im się nie powiodło. Goku ładnie asekurował mnie, jeśli bym powiedzmy tej piłki nie złapał. Tutaj był kolejny faul w połowie boiska, ale sędzia wykorzystał przywilej korzyści. Tutaj ładne zblokowanie przez Hoshkiego. I mają przeciwnicy out. Tutaj niepotrzebnie chyba Luke przepuszczał piłkę, tam zanim już stał bot. Bota niestety nie da się tak łatwo okiwać, ale niestety o tym jeszcze nie wiedział, dlatego użył przepuszczenia piłkę, myślał, że może go obiegnie, no ale mu nie wyszło. Może gdyby tam był człowiek, to prawdopodobnie udałby mu się ten zwód, ponieważ bardzo dużo osób się na to nabiera, jeśli się to zrobi pierwszy raz w meczu, później już mniej więcej wiedzą, jak się ustawiać. Ok, kolejna piłka na skrzydło, będzie kolejna wrzuta, ależ miał dogodną sytuację Luke, niestety strzelił naprawdę daleko od bramki. Szkoda, naprawdę nie za piła poszła. Chociaż w sumie też do końca się nie spodziewał, że ona dojdzie, ponieważ leciała bardzo nisko i myślał, że jakiś obrońca wcześniej ją zgarnie. No ale trudno, trzeba grać dalej. Tutaj trzeba się już wracać, ponieważ skrzydłem lecą Europe Trail Blazers. Długa wrzuta na długi słupek, ale tutaj bez problemów ją wyłapałem, tylko że już gorzej z nowieniem gry. Dobra, Europe Blazers od outu. Próbują coś rozgrywać, ale jak widzicie, prawie nic im nie wychodzi. Naprawdę bardzo dobrze pressingujemy ten zespół przeciwny. Udaje nam się zatrzymywać ich ataki. W porównaniu do poprzedniego meczu naprawdę o wiele lepiej gramy. Prawdopodobnie tamten mecz nam źle poszedł, ponieważ to było takie nasze pierwsze spotkanie z tą ligą. Nie wiedzieliśmy czego się spodziewać, dlatego pewnie źle w ten mecz weszliśmy. Zresztą tam w sumie i tak aż tak źle nie zagraliśmy, tylko straciliśmy głupią bramkę, ponieważ oni też tak naprawdę nie mieli żadnych jakichś ciekawych sytuacji. Tutaj ładna sytuacja, ale Jimmy niestety czemu nie strzelał wcześniej? Prawdopodobnie zawodnik mu po prostu nie zareagował, ale miał dużo miejsca. Kiedy już oddał strzał, niestety już był zbyt blisko bramkarza i uderzył prosto w niego. Tutaj była naprawdę niezła sytuacja do tego, aby podwyższyć prowadzenie na 2-0. Ale trudno. Taka jest piłka. Tylko pamiętajmy o tym, że stare pożegadło brzmi, że jeśli że niewykorzystane sytuacje się mszczą, ale miejmy nadzieję, że to właśnie nie nastąpi. Tutaj kilka zgrabnych podań w obrębie pola karnego przeciwników, niestety nic im z tego nie wyszło. A Jimmy tam wypatrywał już Trowiego, który wychodził na skrzydło, niestety ta piłka nie doszła. Przeciwnicy ciągle próbują dostać się na nasze pole karne i w końcu im się udaje, ale tutaj fantastycznie byłem ustawiony, wiedziałem mniej więcej gdzie strzeli, udało mi się wyciągnąć tą piłkę. Naprawdę mieliśmy dużo szczęścia, nie wiem co by się stało, jakby zaczął się ze mną kiwać, ale już mniejsza o to, udało mi się to obronić, więc powinniśmy być zadowoleni. Teraz Hoshki, bardzo mało widoczny w tym spotkaniu. Tutaj jakaś indywidualna akcja i naprawdę mogła przynieść ona bramkę. Zwiódł tam dwóch zawodników, wrzucił idealnie na głowę, ale niestety ten strzał był zbyt lekki dla bramkarza, więc nie mógł on wpaść do bramki. Mamy już 80. minutę spotkania, więc mecz zbliża się do końca. Czy utrzymamy to zwycięstwo? Jeszcze mamy 10 minut. Kolejny piękny strzał, tylko troszeczkę zbyt blisko bramkarza. Gdyby podobny kierunek jak w poprzednim strzale, to myślę, że bramkarz miałby ponownie problemy z wyłapaniem tej piłki. Kolejny zły wykonany rożny przez Hoshkiego i jest kontra. W FIFA naprawdę bardzo groźne są kontry po wybiciach z rzutu rożnego, więc trzeba być naprawdę bardzo czujnym. I tutaj będzie prawdopodobnie rzuta, dokładnie, tutaj strzał. Ach, niestety, z tego strzału prawdopodobnie byłby... prawdopodobnie wyszło podanie, bo ta piłka zmierzała do innego napastnika, ale udało mi się to wychwycić i złapałem tą piłkę. Tutaj niezły błąd bramkarza, wyszedł zbyt daleko i skrypt mu nie załapał, żeby tą piłkę
chwycić i wybić. Zatem się po prostu przewrócił, ale tutaj widzę, że kolejna wrzuta będzie się szykowała. Dokładnie, tutaj niepilnowanych trzech zawodników. Niezła interwencja kitowca, bo tak się nazywa mój zawodnik. Teraz mamy rzut rożny, jest 88 minuta, musimy teraz pilnować, żeby nic z tej akcji im nie wyszło. Okej, wrzuta, tam był strzał, ale nie był zbyt groźny, nawet leciał chyba obok bramki z tej główki. No i przeciwnicy próbują jeszcze skonstruować jakąś akcję. Widzę, że chyba kolejna piłka na skrzydło i kolejna wrzuta, taka bardziej krótsza. Dobrze, 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 kitowiec tutaj obronił tą piłkę. Naprawdę końcówka nieźle się dłużyła, ponieważ mieli bardzo dużo sytuacji, ale udaje nam się, powiedzmy, bronić. Wygrywamy i to jest najważniejsze. Teraz Jimmy troszeczkę przytrzymuje piłkę i niestety stracił, ale na nasze szczęście to już koniec spotkania, więc w tym momencie zdobywamy 3 punkty, zrewanżowaliśmy się naszym przeciwnikom, czyli spełniliśmy, powiedzmy, nasz jakiś plan. Zobaczmy statystyki, mieliśmy 10 strzałów, z czego 6 celnych, przeciwnicy mieli z kolei 4 strzały i 2 celne, czyli tak jak mówiłem, tak naprawdę zagrażali nam dopiero tylko pod koniec meczu, gdzie mieli kilka udanych strzałów, ale to już były takie strzały bardziej rozpaczy, chociaż niektóre były naprawdę groźne. No i tak się kończy mecz. Jimmy zdobył bramkę, asystował mu Patterson, czyli bot. Mam nadzieję, że Wam się podobał ten kolejny odcinek. Jeśli tak, to zostawcie komentarz i oceniajcie. Ja się z Wami żegnam i do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się. Hej!